My nie zgadzamy się na żaden wypadek w rolnictwie i w tym kierunku zmierzamy. Mam nadzieję, że będzie bezpieczne gospodarstwo rolne, o którym tak dużo już było mówione. Konkurs sztandarowy, cieszymy się, osiągnął pełnoletność. Tak się pięknie złożyło, że dwa jubileusze w jednym. Konkurs, który myślę, że jest koniecznie potrzebny. Konkurs, który przynosi wspaniałe efekty. Dziękuję Państwu za ten coroczny udział w tym konkursie. Przecież bez Was też tego konkursu by nie było. Ja wiem, mówią to co roku pracownicy, jak trudno Was namówić do wzięcia udziału w tym konkursie. Tym bardziej się cieszę, że on się udaje. I ostatnie badania także wskazują jeszcze większe poparcie i zadowolenie z obsługi bezpośredniej naszych ubezpieczonych świadczeniobiorców. To bardzo cieszy. Bardzo za to dziękuję. Wiem, jakie są Wasze problemy. W sposób szczególny chcę podziękować panu dyrektorowi, pozostałym zastępcom, których tutaj widzę. Naprawdę muszę powiedzieć, że po pierwsze jako wojewoda, po drugie dziś jako poseł, nie znajduję nawet jednej rysy na współpracy z Państwa, z Państwem, szefami naszego oddziału regionalnego. To naprawdę wielka satysfakcja dla reprezentanta mieszkańców, kiedy przychodzi się i rozmawia się o ważnych, trudnych często kwestiach. Przecież dzisiaj, kiedy jestem posłem, tyle interwencji od rolników do mnie dociera. I za każdym razem, kiedy przychodzę do Państwa dyrektorów, mogę liczyć po pierwsze na zrozumienie, a po drugie na szybką, efektywną reakcję.